Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Ciekawe zapytanie, czy lekarz orzecznik ZUS może podważyć Twoje zwolnienie lekarskie, pomimo tego, że niedługo masz termin leczenia szpitalnego, no a według Twojej opinii badanie orzecznicze w ZUS-ie było wykonane przez niego raczej pobieżnie. Witam Pana. Mam pytanie odnośnie zwolnienia chorobowego, które zostało podważone przez lekarza orzecznika i to zaledwie na miesiąc przed wyjazdem na rehabilitację do szpitala uzdrowiskowego w ramach zwolnienia lekarskiego, które zostało wydane przez NFZ. Zwolnienie lekarskie trwało od 30 stycznia, a przerwane zostało przez orzecznika 30 czerwca, czyli po 5 miesiącach jego trwania. No i według mnie coś tutaj jest nie tak. No przecież powinno być co najmniej 60 dni przerwy, aby mógł chorować na tą samą chorobę i mieć świadczenie. No a tutaj minie zaledwie miesiąc. Czyli do szpitala pojadę za miesiąc od ustania, od obalenia tego zwolnienia przez lekarza orzecznika. I dla mnie to wygląda tak, że ZUS sam sobie zaprzecza swoim zasadom. Mało tego, lekarz orzecznik dopuścił mnie do pracy bez wykonanego badania rezonansu magnetycznego, które ma właśnie wykluczyć ucisk na korzenie nerwowe, ponieważ wcześniej wykonany tomograf wykazał już zmiany na dwóch kręgach. Odpowiadając na to pytanie, cóż mogę powiedzieć o zdolnościach orzeczniczych oraz innych różnych ciekawych. Lekarzy ZUS-u krąży wiele mitów, kawałów, plotek. Natomiast prawda dla Ciebie jest troszeczkę bardziej przyziemna, rzeczywistość jest bardziej przyziemna. I zapamiętaj, orzecznik ZUS ma teoretycznie prawo cofnąć każde zwolnienie, a Tobie, jak się z tym nie zgadzasz, pozostaje tylko droga odwoławcza i nie ma tutaj znaczenia, czy uważasz, że masz rację, czy nie masz racji, on to zwolnienie może cofnąć. Następna instancja, oczywiście jest to komisja ZUS, no czyli nie trudno się domyślać, że wszystko zostaje w rodzinie i dopiero później jest sąd pracy. Natomiast na własnej skórze, aczkolwiek nie w sądzie pracy, ale i w sądzie pracy też, przekonałem się, że wyroki sądowe, boskie i cesarskie i królewskie są nieprzewidywalne. Natomiast to, że uważasz, że masz rację, niewiele dla tej całej jurysdykcji oznacza. Weź pod uwagę, że czas oczekiwania na sąd pracy jest również dość długi i skutecznie może cię zniechęcić do dochodzenia sprawiedliwości. Także na tym kończę. Jeżeli miałeś podobną sytuację związaną z kontrolą ZUS, czy z kontrolą KRUS, czy jakąkolwiek inną kontrolą, zachęcam Cię tutaj do komentarza poniżej tego filmiku. Oczywiście zapraszam Cię również na moją stronę zwolnienielekarskie.pl. Opisuję podobne sytuacje związane z kontrolami ZUS, z kontrolami KRUS, no i różnymi innymi związanymi z otrzymywaniem zasiłku chorobowego. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeszcze raz powtarzam, koniecznie filmik skomentuj i koniecznie wejdź na stronę zwolnienielekarskie.pl.